Dzień dobry wieczór! Dzisiaj znajdujemy się w niesamowitym świecie fasolek, aby opowiedzieć o, no powiedzmy sobie szczerze, całkiem ciekawej nowości. A konkretniej mówiąc, parę dni temu, może jakoś dwa dni temu, świat obiegła ciekawa informacja, iż gdyż twórcy Fortnite'a będą mieć kolaborację, współpracę, no tak jak to się nazywa i tak dalej, właśnie z Fall Guysami, czyli z drącymi mordę przy każdym skoku bądź upadku fasolka, które no przewracają się na tym torze przeszkód niezliczoną ilość razy. Ale jednak od czegoś to się musiało zacząć. A konkretnie zaczęło się to od pierwszych jakichś tam konceptów, takich no narysowanych po prostu, niewyrenderowanych, wiecie, takich najprostszych, żeby tylko jakoś te dwie gry połączyć, zeszlipować, jak zwał, tak zwał. No, potem powstały jakieś ciekawsze koncepty, między innymi z Kiślem. Też ciekawy pomysł, że Kisiel i Fasolka mógłby być to taki wspólny skin obu gier i wyglądałby całkiem fajnie. A oprócz tego jeszcze wydobywcy danych odnaleźli w końcu fragment kodu, który udowadnia, że faktycznie będą w fasolkach skiny, które będą nawiązywać do Forta, mianowicie Lama, również Kisiel. No macie tam listę zresztą. I uważam to za super niesamowitą wiadomość, bo to oznacza, że w Forcie również będą jakieś eventy, nie eventy lub jeszcze coś. A wy gracie w fasolki, chcecie zacząć grać, może już gracie od początku gry, tak jak ja, od premiery? Napiszcie w komentarzach, chętnie poczytam, odpowiem. Szybne serduszko, kto wie. Oprócz tego pamiętajcie zostawić łapkę w górę, suba, może dzwonek, kto wie, może warto. I to by było tyle na dzisiaj, do zobaczenia, cześć!